Nie żyje prezydent ZEA. Na jego cześć nazwano najwyższy budynek świata. Nie żyje prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Miał 73 lata. Przykh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zmarł w piątek w wieku 73 lat, podało CNN, powołując się na tamtejsze państwowe media. Jego polityka skupiona na modernizacji pomogła przekształcić kraj w regionalną potęgę. W ZEA ogłoszono żałobę, a flagi spuszczono do połowy masztu. W ministerstwach i innych instytucjach państwowych oraz w sektorze prywatnym zawieszono pracę na okres trzech dni. Rola prezydenta Emiratów była w ostatnich latach w dużej mierze reprezentacyjna. W 2014 roku doznał on udaru mózgu i przeszedł operację. Za faktycznego przywódcę powszechnie uznawano jego brata Mohameda bin Zayeda. Halifa bin Zayed Al Nahyan został mianowany drugim prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2004 roku, zastępując swojego ojca i założyciela narodu, szejka Zayed Al Zgodnie z konstytucją, szef rządu szejk Mohammed bin Rashid Al będzie pełnił obowiązki prezydenta. W ciągu 30 dni zbierze się Rada Federalna, aby wybrać nowego prezydenta kraju. Nie żyje prezydent Za. Na jego cześć nazwano najwyższy budynek świata Khalifa bin Zayed Al to drugi prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Funkcję te zaczął sprawować w 2004 roku po śmierci ojca Zayed Al Nahyana. Był jego najstarszym synem. Kierował jednym z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, Abu Dhabi Investment Authority, zarządzając aktywami o wartości setek miliardów dolarów. Wymieniany był w czołówce najbogatszych władców. Jego majątek pochodził głównie z ropy. Na jego cześć nazwano najwyższy budynek świata, znajdujący się w Dubaju, Bulczyk Halifa. Wieżowiec ma wysokość 828 metrów.